Od teraz można prowadzić licytacje komornicze za pomocą specjalnego portalu internetowego. To wynik reformy i informatyzacji egzekucji komorniczych. E-licytacje komornicze nieruchomości to wynik reformy funkcjonowania komorników prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wyciągnęliśmy z zapaści system egzekucji komorniczej na wielu obszarach, od likwidowania patologii poprzez zwiększoną skuteczność egzekucji, poprzez również potężne zmiany technologiczne. Podkreślał wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Od 2013 roku skuteczność działalności komorniczej wzrosła o ponad 8% i dziś wynosi już 18,6%. Jednym z elementów informatyzacji egzekucji jest właśnie możliwość e-licytacji. E-licytacji, czyli portalu, w którym będzie można po prostu, tak jak w znanych popularnych serwisach aukcyjnych, oglądać, co komornik ma do zaoferowania, licytować. Najnowszą funkcją portalu jest licytacja nieruchomości. Aktualnie na portalu można zalicytować 46 nieruchomości i około 230 ruchomości, poinformował wiceszef resortu. Jakie są zalety takiego systemu? Przede wszystkim pełna transparentność. Bardzo często obywatele skarżący się na funkcjonowanie systemu egzekucyjnego wskazywali na wątpliwości dotyczące tego, czy licytacje są prowadzone w sposób rzetelny. No, licytacja publiczna, transparentna poprzez ofertę w portalu aukcyjnym, no ciężko sobie wyobrazić w dzisiejszych czasach bardziej transparentną procedurę. To także wyższe kwoty licytacji. Jeśli większe zainteresowanie będzie tymi licytacjami, kwoty generowane poprzez te licytacje z pewnością będą wyższe niż w dotychczasowych licytacjach, co jest korzystne zarówno dla wierzyciela, który jest zainteresowany odzyskaniem największej możliwej, oczywiście zgodnie z prawem, kwoty, jak i dłużnika, który chce się uwolnić z zobowiązań, które są źródłem tego postępowania egzekucyjnego. E-licytacje są dostępne od 6 listopada na portalu elicytacje.komornik.pl.